Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Jakiś czas temu wspominałem o tym, że mam zamiar zrobić odcinki, wywiady z osobami, które w dzieciństwie były alienowane, a teraz są już dorosłymi osobami. Obecnie znajduję się w pociągu relacji Warszawa-Gdynia, dokąd zmierzam i mam tam się spotkać z Kamą, która zgodziła podzielić się z nami swoją historią. W związku z tym oddaję głos Kamie i zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam. Tak jak wspominałem wcześniej, znajdujemy się u Kamy w Gdyni i Kama zgodziła się podzielić z nami swoją historią dziecka alienowanego. Witamy, Kama. Witaj. Witam. Cześć. Miło Cię poznać w ogóle. Ciebie również. Kama, może opowiedz nam trochę o sobie, może się przedstawisz. Mam na imię Kamila, mam 38 lat. Pochodzę z Trójmiasta, jestem mamą dwójki wspaniałych chłopców w wieku 3 latka i 5. Jak mają na imię? Mają na imię Wiktor i Dominik. Mhm. Niestety od wielu miesięcy nie jesteśmy razem. Mhm. Jestem od nich odizolowana, walczę w sądzie o odzyskanie moich chłopców. No jest to dla mnie trudna sytuacja, nie ukrywam. Rozumiem. To do chłopców przejdziemy później. Dobrze. Natomiast dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą, a w zasadzie chciałem usłyszeć Twoją historię o tym, jak byłaś alienowana. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się nam wszystkim o tym opowiedzieć. Więc może, żeby to jakoś zacząć, powiedz mi, ile miałaś lat, jak zaczęłaś być alienowana? Ja tego nie pamiętam do końca. Mhm. Ja właściwie mojego tatę pamiętam z takich urywków, poszczególnych sytuacji. I było to w okresie przedszkolnym. Pamiętam tatę, jak pojawiał się w przedszkolu u mnie i takie urywki z domu rodzinnego, w którym jeszcze mieszkaliśmy wspólnie. Wydaje mi się, że około 4 roku życia. Mhm. Już taty z nami nie było, ale ciężko mi jest się tak określić. A czy znasz powód, dlaczego mama rozstała się z tatą, albo może inaczej sformułuję, dlaczego rodzice się rozstali? No ten powód znam tylko ze strony jakby z opowieści mojej mamy. Mhm. Ja nie wiem, czy ten powód był prawdziwy. Mhm. Natomiast moja mama twierdziła, że no, że tata był alkoholikiem i dla mojego dobra się rozstali. Rozumiem. A w jaki sposób twoja mama izolowała albo alienowała cię od twojego taty? Całkowicie wymazała go z naszego życia. No i mówiła o nim tylko złe rzeczy. Ja na temat taty słyszałam tylko, że pije, że nie ma pieniędzy, że mnie nie kocha, nie interesuje się mną. Mhm. Tak samo to tyczyło się także dziadków i całej właściwie rodziny mojego ojca. Czyli, że i tata cię nie kocha, i jego tata, i babcia twoja, i twój dziadek, tak? Czyli, że jak gdyby oni wszyscy byli źli, tak? Tak, źli, fałszywi. A na czym ta fałszywość miała polegać? No tego nie wiem, to nie dzisiejszego. Tak? Tylko tak mi dzwoni w głowie. Aha. Fałszywi, źli ludzie, nie kochają cię, nie interesują się, gdzieś tam się to wszystko kręciło wokół pieniędzy, nie dają na ciebie pieniędzy, nie interesują się, mama została ze wszystkim sama. No i nie warto w ogóle z takimi ludźmi się zadawać. A czy ty czułaś, że tata był dla ciebie groźny, albo cię nie kochał, albo się tobą nie interesował? Nigdy. Wręcz przeciwnie. Ja byłam bardzo taty ciekawa. Zawsze miałam wobec niego ciepłe uczucia. To, co było dla mnie takie miłe, to były listy, które przychodziły od taty i od babci i dziadka. Uwielbiałam je czytać. Pamiętam po dziś dzień charakter pisma, że był piękny charakter pisma, taki... Kaligrafia. Tak, dosłownie. I jeszcze dosłownie dzisiaj mi się przypomniała taka historia. Moja mama miała w domu taki zeszyt z przepisami na ciasta, różnego rodzaju ciasta. Ten zeszyt był bardzo gruby i wszystkie te przepisy były pisane przez mojego ojca. Przepisywane gdzieś z gazet, z jakichś tam, nie wiem, innych źródeł. Ja uwielbiałam czytać, po prostu przeglądać sobie ten zeszyt. Tak mi się niesamowicie podobał charakter pisma mojego taty. I ja chciałam pisać tak samo. Ja zaczęłam przepisywać też z gazet tam gdzieś z tyłu tego zeszytu kolejne przepisy. I tak starałam się naśladować właśnie to pismo mojego taty.
No, taka moja jedna z ulubionych rozrywek, nie wiem. Czułam jego obecność po prostu w naszym domu i bardzo mi jej brakowało, bardzo. Całe dzieciństwo. O to właśnie się chciałem zapytać, czy ty chciałaś, żeby on był w domu? Bardzo. Ja bardzo zazdrościłam kolegom, koleżankom, że mają tatę, że uczą się jeździć na rowerze. Ja po dziś dzień nie umiem jeździć na rowerze. Moja mama mnie tego nie nauczyła. I tak zawsze czułam, że jakby był ten tata, to właśnie byłby rower, jakieś wrotki, rolki, spacery. No i tego nie było. Tego po prostu nie było i zawsze z taką zazdrością patrzyłam na innych ojców. I ja też wychowałam się w takim środowisku, że rzeczywiście tak zwanych alkoholików tam gdzieś troszkę było. Żeby to nie zabrzmiało, że w jakiejś patologicznej dzielnicy, to nie o to chodzi, ale po prostu gdzieś tam było wiadomo, że ci ojcowie nie stronią od alkoholu. Ale mimo wszystko ja ich odbierałam bardzo pozytywnie, bo oni byli z tymi dziećmi, wychodzili z nimi na spacery, gdzieś tam się widywało tych moich kolegów z tymi tatusiami i ja nie postrzegałam ich jako złych ludzi. I zawsze wydawało mi się, że mój tata też jest takim dobrym człowiekiem, a z mojej mamy biła nienawiść po prostu do niego. I ja to bardzo czułam. Rozumiem. A jak często otrzymywałaś te listy? One zaczęły przychodzić później. Ja już byłam w podstawówce. Jak często one przychodziły, to ja nie wiem. Ja wiem, jak często ja je otrzymywałam do rąk własnych, ponieważ bywało tak, że mojej mamy nie było w domu, przychodził listonosz i ja po prostu je dostawałam. Odbierałam od listonosza, więc sobie otwierałam, czytałam. Zdarzało się, że nie mówiłam mamie, że one przyszły, gdzieś tam sobie chowałam. Dlaczego nie mówiłeś? No nie chciałam, żeby się denerwowała. Moja mama zawsze robiła się bardzo nerwowa, jak przychodziła jakaś korespondencja od dziadków czy od taty. Przychodziły czasami paczki. Moja mama bardzo, tak, szukam dobrego słowa. Może wprost. Tak, ale szukam dobrego słowa. Wyśmiewała wręcz te paczki i ich zawartość. Że To to są takie znaczy? nic niewarte rzeczy, że takie bezguście, że widać, że to jakieś tam ze wsi kupowane, że oni kompletnie nie wiedzą, czego ja potrzebuję, że pieniądze by się przydały, a nie jakieś tam. Ja pamiętam, że to były jakieś torebki, kosmetyczki, jakieś takie drobne zabawki, które dla mnie były czymś fantastycznym. Mi się to bardzo podobało, a moja mama to zawsze tak otwierała nerwowo, potem chowała gdzieś tam w szafce. Ja doskonale wiedziałam, która to jest szafka, jak mamy nie było w domu, to często tą szafkę otwierałam, sobie te rzeczy oglądałam. Ale mogłaś ich używać, czy one były schowane i Nie musiały? mogłam ich używać. A czy one musiały leżeć schowane w tej Tak. szafce? Tak. Moja mama nie chciała, żebym ich używała. Uważała, że to po prostu my mieszkamy w dużym mieście i nie przystoi takiego bezguścia po prostu Czyli taki był argument, używać. Tak. że bezguście, tanie. Tak, dokładnie. Więc ja sobie tam gdzieś swoje skarby tak chowałam w tych torebeczkach. I lubiłam sobie to otwierać. Nawet ten zapach mi się podobał, bo gdzieś mi się kojarzył z tymi dziadkami, z tym tatą, którego nie znałam tak naprawdę, ale ta tęsknota wewnętrzna była ogromna. Później pamiętam, że mój tata został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Z jakiego powodu, nie wiem dokładnie. Niestety ja znałam tylko wersję mojej mamy, więc zupełnie nie miałam pojęcia, jak to wyglądało od drugiej strony. Natomiast wiedziałam, że mój tata nie ma tej władzy rodzicielskiej. Jako dziecko nie rozumiałam, co to znaczy. Ale pamiętam, że przychodził do mnie do szkoły. Zdarzało się, że się pojawiał po prostu w szkole i odprowadzał mnie do domu i ja byłam przeszczęśliwa, że go widzę. Ale był taki niepokój wewnętrzny, pojawiał się, co będzie, jak mama się zorientuje. I wiedziałam, że będzie kłótnia, zaczną się kłócić. Mama z tatą. Mama z tatą, tak, że mama będzie na tatę krzyczała, potem ja się nasłucham na temat taty. I tak było. No właśnie, Rzeczywiście tak czy było tak, było. że jak się spotykałaś z tatą albo widziałaś, to potem, ja wiem, spotykały cię jakieś represje w cudzysłowie ze strony mamy albo jakieś taka. Kara typowa nie, ale tak się musiała nagadać zawsze. Tak? Ojej, żebym tylko, ja to tak odbieram, żebym tylko ciepłych uczuć nie miała, żebym wyzbyła się tej radości, żeby nie kojarzyło mi się to dobrze. I alkoholik przyszedł, wiedział, że przecież wie, że nie może, jaki to wstyd na całą dzielnicę i tego typu rzeczy były. A dla mnie nie, mnie to nie interesowało, dla mnie to był mój tata. Ciekawe jest to, że ja jestem do taty bardzo mocno podobna. Jak skórę Tak? zdjął, tak mówią. Więc ja. A do mamy nie. Ja jak widziałam mojego tatę na żywo, to ja po prostu czułam, że to jest moja najbliższa rodzina, że no, jesteśmy tak do siebie podobni.
I no same ciepłe uczucia i tak jest po dziś dzień. A jakie wtedy miałaś uczucia w stosunku do mamy? Ja byłam świadoma tego, że moja mama nie znosi taty. I miałam świadomość, że ona robi coś złego. Jakby to powiedzieć? Ja wiedziałam, że ja z nią mieszkam, że ja muszę z nią mieszkać, że jestem dzieckiem, jestem od niej zależna. I no dla świętego spokoju tak zwanego. Czyli po prostu chciałaś mieć świętego Mówiłam źle o ojcu, mówiłam do niej, mówiłam, że tak, ja wiem, że tata pije, że tata tak, przytakiwałam, ale w środku zupełnie inaczej to czułam. I pamiętam po dziś dzień naprawdę te listy, ten charakter pisma, te zdania, gdzie babcia pisała, kochamy cię bardzo, bardzo tęsknimy, zapraszamy. I to było dla mnie, no aż takie ciepłe, fajne uczucia mnie oblewały czytając to. Ale przy mamie ja byłam zawsze taka zachowawcza. Tak, tak, ja wiem, że dziadkowie, ja wiem. No. A czy było kiedyś tak, że spotkałaś się z tatą przy mamie? No zawsze. I jak się zachowywałaś wtedy w stosunku do taty, jak była mama? Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Ja pamiętam tylko napiętą atmosferę, która się z tym wiązała. Ale i pamiętam też, że tata był taki przygaszony. Niewiele się odzywał, a moja mama po prostu cały czas trajkotała. Ona takie pierwsze skrzypce grała, a tata był taki, taki przygaszony, no. Tak czuł się takim mniej ważnym kimś. No, bo nie pamiętam w ogóle, co mówił. Nie wiem, czy on się w ogóle odzywał. Tak na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że mamy chyba podobny charakter. Mieliśmy. No, bo taty nie ma już niestety. Czy twoja mama była taką kontrolującą osobą? Była i jest. Tak? Była i jest do dzisiaj. A to, coś trochę o tym? No, musiała wiedzieć wszystko. Musiała znać każdy szczegół, nie tylko o mnie, ale właśnie o wszystkich z rodziny, czy swojej, czy mojej. Dla mnie było ciekawe to, że na chrzestnych zostali wybrani właśnie rodzeństwo mojego taty. I to nie była na pewno decyzja mojego taty, bo no, moja mama była osobą, która decydowała o wszystkim. I nie wiem, dlaczego tak wybrała. A później to przeradzało się w takie, jakby to powiedzieć, moja mama często to podkreślała, widzisz, oni są twoimi chrzestnymi, a zobacz, jak się interesują. A po latach dowiedziałam się, że bardzo się interesowali, tylko moja mama nie dopuszczała. Przyjeżdżali, nawet czasami niezapowiedziane to były wizyty, nie byli wpuszczeni do domu, po prostu. A ja nawet o tym wtedy? Nie. Dowiedziałam się po latach. Dowiedziałam się po latach i nawet moja ciocia, siostra taty pokazywała mi jakieś przekazy pieniężne, takie potwierdzenia przekazów pieniężnych, które wysyłali do mnie i ja tych pieniędzy nie widziałam. Moja mama musiała je brać, po prostu. A mówiła mi, że się nikt mną nie interesuje. Jak się czułaś z tym, jak dowiedziałaś się o tym? Oj, jak ja się dowiedziałam o tym, no to się zaczęło. No taka trudniejsza bardzo relacja z moją mamą. No, ja i tak się od mojej mamy też szybko odwróciłam, ponieważ ta jej potrzeba kontroli była bardzo męcząca. Natomiast w momencie, kiedy nawiązałam już relację z rodziną mojego ojca i dowiedziałam się, jak to wszystko wyglądało od drugiej strony. A kiedy nawiązałaś? Kiedy? Zrobię to słowo. Rozumiem, że przez długi czas byłaś Myślę, odcinana. 6 lat temu. Czyli Dosłownie przez 6 lat temu. Czyli w zasadzie jak skończyłaś 30 lat. Tak. Czyli przez te wszystkie lata, jak gdyby byłaś odcinana i nie miałaś... Byłam odcinana na tyle silnie, że nie czułam takiej potrzeby. Żeby się zwrócić tam. Inaczej, źle powiedziałam. Może ja czułam potrzebę, natomiast tej odwagi nie było, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby zadzwonić, napisać, pojechać to już w ogóle. I ty zrobiłaś pierwszy krok? Zrobiłam. Tak, A zrobiłam. A co cię do tego skłoniło? No, mój mąż akurat mnie namawiał do tego. Tak uśmiechnęłam się, no bo mąż w tej chwili jest alienatorem i dlatego jest to takie paradoksalne. Ale faktycznie on mnie namówił do tego, żeby do tej mojej rodziny pojechać. Pojechaliśmy.
Pojechaliśmy, od tego czasu zaczęła się bardzo fajna relacja z rodziną mojego taty, która trwa do dziś i jest no, taka coraz cieplejsza. Dużo trudnych emocji tak? z tym jest związanych. Ale po twojej stronie, po ich, czy po obydwu? Wspólnie. 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 Dużo płaczu, dużo łez było, dużo rozmów, zdjęć, listów, pokazywania. No i to czuć, że ci ludzie mnie kochają, kochali, że dla mojego taty byłam całym światem. Tam, gdzie mieszkał mój tata, czyli w domu rodzinnym swoich rodziców, a moich dziadków, po dziś dzień stoi moje zdjęcie oprawione w ramkę, takie wyblakłe. To jest zdjęcie z przedszkola, gdzie ja tam z Mikołajem pozowałam. Wyblakłe zdjęcie, naprawdę takie ledwo widoczne, ale ono stoi na honorowym miejscu w ramce wykonanej własnoręcznie przez mojego tatę. I to jest jedno z dwóch zdjęć, które tam w tym domu są. Bo drugie zdjęcie to jest zdjęcie ze ślubu moich dziadków. Więc to ja właściwie nie mam pytań. Jak ja to zobaczyłam, to mi to wszystko powiedziało. Tak samo dowiedziałam się, no mój tata zmarł tragicznie na atak serca w chwili, kiedy miałam lat 11. I zmarł po drodze do mnie. Jak się okazało, on jechał do mnie, chciał mnie odwiedzić i znaleziono przy nim no dziewczęce rajstopki takie dla mnie. I to się dowiedziałam od mojej cioci, którą to bardzo wzruszyło, mnie to wzruszyło jeszcze bardziej. No ja po prostu wiem, że ja byłam całym światem do mojego taty, a był on przedstawiany zupełnie inaczej. A co czułaś po śmierci ojca? I to jest bardzo ciekawe, co ja czułam po śmierci ojca, ponieważ moja mama powiedziała mi o tym po kilku miesiącach. Zabrała mnie na spacer, na lody i powiedziała mi, że mój tata nie żyje, że zmarł wtedy i wtedy. A nie wiedziałaś od razu? Nie. Powiedziała mi po kilku miesiącach. No bo ja nie miałam kontaktu z jego rodziną, więc moja mama uzyskała informację i to na niej spoczywał obowiązek przekazania to mi. Rozumiem. No bo ja byłam tylko z moją mamą. Moja mama mnie wychowywała sama, ja byłam odcięta od jej rodziny i od rodziny mojego ojca. Więc wszystko, co do mnie docierało, to pochodziło od mojej mamy. Filtrowane było. Całkowicie. I w momencie, kiedy moja mama mi to powiedziała, u mnie pojawiły się bardzo dziwne uczucia, bo był smutek związany w ogóle z informacją o śmierci. Na drugim miejscu pojawiła się ulga, że wreszcie mama przestanie o nim gadać, że to się skończyło. Po prostu będzie spokój. Nie ma taty, nie ma tematu, nie będzie po prostu mówienia o nim źle. A co powiedziałam do mojej mamy? Powiedziałam to bardzo dobrze, będę miała rentę po tacie. Czyli w kierunku tych pieniędzy. Czyli to, co ona zawsze mówiła, że tata się nie interesuje, tata nie daje pieniędzy. I to powiedziałam mojej mamie, że to bardzo dobrze, że zmarł, będę miała rentę. Ale faktycznie tak myślałaś? Nie. Nie. To tylko po to, żeby zadowolić mamę. I ona potwierdziła, tak, mama zacznie zarabiać, teraz wreszcie jakiś pożytek z niego będzie, o tak. W tym kierunku to szło. Ale w środku był smutek, ja miałam 11 lat, więc byłam dzieckiem. Ale był smutek, była właśnie taka ulga, ale było też takie poczucie, że już go nie poznam. No. To było bardzo trudne dla mnie. Kiedy się pojawiłam u niego na grobie po raz pierwszy 6 lat temu. Czyli wtedy, kiedy nawiązałaś kontakt z rodziną. Z jego strony. Moja mama wiem, że była, pojechała na grób któregoś tam razu. Jeden raz. Moja rodzina nawet o tym nie wiedziała. Pojechała tam zupełnie tak sama. Mnie nie zabrała, nie wiem dlaczego. No ja pojechałam sama. No wtedy. No i tak to wygląda. A powiedz mi, co czujesz teraz do mamy? Ogromny, ogromny żal. Nie potrafię jej wybaczyć. Nie potrafię, niestety jej bardzo często o tym mówię. Teraz... No mówię jej o tym, że odebrała mi tatę,
Dlatego, że sama go nie lubiła i w ogóle ją to nie interesowało, że ja go potrzebowałam i moje uczucia ją nie interesowały, że ja miałam do niej, do tego prawo. No, 38 lat, moja mama dalej twierdzi, że mój tata był nic nie wart, że no, jak ja mogłam go kochać, kiedy on nie miał pieniędzy, był alkoholikiem, a ja mówię do niej, mamo, ale mnie to nie interesowało, kim on był. Był mój tata, no, to był mój tata. Jedyny, jakiego miałam. I nawet powiedziała mi, gdyby nie on, to mnie by nie było. Czy ty w ogóle o tym myślisz? To nie ty jedna jakby jesteś odpowiedzialna za moje życie. Nie dociera. Nie dociera. Moja mama nadal jest bardzo nerwowa, kiedy o tym słyszy. Boli ją to, że jeżdżę do tej rodziny. Myślę, że boli ją to, że poznałam prawdę. Nadal ze mną dyskutuje. Próbuje swoją prawdę mi tam wgrywać, ale no to już nie działa. To już nie działa. No ja jestem w takim wieku, że no tu jest na pierwszym miejscu żal i doszło do tego, że ja nie chcę z nią świąt spędzać nawet. Ja wolę jechać na grób taty. Do gdzie swojej spędziłeś rodziny. Ostatnie święta? No właśnie tam, z rodziną mojego taty i zależało mi, żeby pójść na cmentarz, żeby tam posiedzieć, pomodlić, porozmawiać z pomnikiem, z tym zdjęciem mojego taty. I to jest takie dla mnie moje miejsce, do którego mogę wreszcie legalnie pojechać, nikogo się nie muszę pytać. Czuję się tam u siebie. Tam jest moja rodzinna działka, mój tata tam stawiał domek i tam taka jego cząstka jest po prostu. I chociaż tak mogę go mieć, choć nie mogę fizycznie, to poznaję miejsce, gdzie się wychował, gdzie mieszkał do ostatnich dni. No, a z moją mamą spotykam się bardzo niechętnie. Wykonała ogromną pracę, żebym nienawidziła taty, nie udało się. Po prostu się nie udało. Obróciło się to przeciwko mnie. Ale staram się na moment postawić na miejscu twojej mamy. Może faktycznie było tak, że twój tata gdzieś tam ją skrzywdził, jakimś postępowaniem swoim, nie wiem jakim. Nie wiem. Pił, wyciągał pieniądze z domu, żeby pić z kolegami, nie interesował się nią, może się domem nie interesował, stąd też może ona takie coś mówi o tacie. Jest to możliwe. I może jest tak, że od jej strony faktycznie ten tata to była taka zła osoba. Może tak być, ale tego do końca nie wiem. Ale na pewno, no coś musiało spowodować, że tak się stało, no tak, tak. Ale i tak nie potrafię zrozumieć tego, że nie mogłam mieć z nim kontaktu, kiedy on tego chciał. Czyli generalnie bo tego przerzucenia... Powinna to oddzielić, zwyczajnie. Powinna pozwolić mi na wakacje, na to, żebym go w ogóle poznała, żebym miała swoje zdanie. Czyli gdyby, żeby te jej sprawy od tych twoich spraw z tatą były oddzielone. Tak powinno być. Tak powinno być. Generalnie takie wrażenie odnoszę, że ona była zła i ona też chciała, żebyś ty też była zła na tatę. Tak. Ja nie mówię, że oni mieli mieszkać razem, bo to czasami się nie da. Ale te wakacje, te święta, te weekendy, to właśnie przychodzenie do szkoły, spacery, no cokolwiek. Nawet ta głupia, nie wiem, nauka jazdy na rowerze, jeżeli ona nie potrafiła tego zrobić, to od tego jest tata. No niech on sobie tam pije, okej, okay, ale no na pewno by potrafił to zrobić. Nie mówię, że picie jest okej, okay, ale, ale nie o to mi chodzi. Jakby to dla mnie nie miało znaczenia. Rozumiem. Żadnego. Hipotetycznie, teraz tak się spytam, hipotetycznie, gdyby wtedy była opieka naprzemienna, czyli byś spędzała trochę czasu u mamy, trochę czasu u taty, jakby ci to pasowało? Idealnie. Idealnie, tak? Tak myślę, że tak. Ale no żeby to nie wyglądało tak, że ja wracam od taty, po tygodniu i przez cały tydzień słucham na tatę. Okej, okay, ale załóżmy dalej hipotetycznie, że masz bardzo rozsądną, inteligentną mamę. Ja nie twierdzę, że ona taka nie jest, ale że masz taką mamę, która potrafi to oddzielić i ona wie, że tydzień jesteś u taty i jak wracasz, to ona nie będzie ci za przeproszeniem truć głowy przez tydzień, albo ty jesteś u taty, bo o, tak. Jakie ci kiepskie ubrania kupił. I tak dalej, i tak dalej. Właśnie zaraz o tym pomyślałam, że tak? Mogłoby to tak wyglądać akurat w tym konkretnym przypadku. Natomiast gdyby tak nie było, myślę, że luz psychiczny ogromny. To byłoby, no
najbardziej optymalne rozwiązanie. Gdyby mama akceptowała tydzień taty i tata by powiedział, dobra, teraz jesteś u mamy, widzimy się za tydzień. Tak, ja miałabym oboje rodziców, a oni nie musieliby na siebie patrzeć na co dzień. I nie byłoby napiętej atmosfery w domu. Więc dla mnie z perspektywy dziecka byłoby to najlepsze rozwiązanie. Rozumiem. I pewnie nie byłoby tego żalu do mamy, który jest dzisiaj. Na pewno by nie było. A czy ten żal z czasem, on tak jak gdyby słabnie i już jak gdyby to uchodzi, czy jest taki sam, czy... On się nasila. On idzie w drugą stronę. W moim przypadku się nasila. Im dalej w las, tym bardziej. Zwłaszcza od czasu, kiedy stałam się matką sama. I poznałam uczucia takie macierzyńskie, te relacje w rodzinie, te role. To się nasiliło. Jakby ta świadomość taka moja wzrosła. A co by się musiało stać, żeby ten żal do mamy, nie wiem, jakoś zniknął, usunął się, żeby go już nie było? Dużo dałoby, gdyby się przyznała do tego, że popełniła błąd. Tak? Takie samo oczyszczenie trochę. Tak, ale po dziś dzień tego nie rozumiem. Ja myślę, że to w tej chwili, kiedy taty już nie ma, i ja nie nadrobię tego czasu straconego, to taką dużą wartością byłoby przegadanie tego z mamą. Po prostu. Takie właśnie oczyszczenie tego i ja bym mogła swobodnie powiedzieć, co ja czułam, ona by powiedziała, co ona tam czuła. Nawet takie głupie przepraszam. Nie wiem, to byłby taki fajny jakiś początek, ale tego nie ma, tego brakuje. I ta nasza relacja jest coraz trudniejsza. No. Rozumiem. Ale tego oczyszczenia nie ma, bo mama nie rozumie, czy nie chce zrozumieć, a gdzieś w głębi mówi... Tego się nie dowiemy. Skopałam tamten okres, ale już zabrnęłam tak, że to już głupio teraz się przyznać przed córką. Wiesz, może ona tak myśli, ale nie powiedziała tego nigdy. Wręcz ostatnio powiedziała coś takiego, że jak ja tak strasznie kocham tego mojego tatę, to niech ja sobie żyję z tamtą rodziną, a i powiedziała wręcz coś takiego, że to jest koniec naszej znajomości. Zreflektowała się następnego dnia, przeprosiła mnie za to, co już na mnie zrobiło wrażenie ogromne, że potrafiła przeprosić, ale jednak cały czas ją tak to boli, że mnie ciągnie do tamtej rodziny. Nie rozumiem dlaczego, naprawdę taty już nie ma, co to w ogóle za różnica, ja jestem dorosła i tak z nią nie mieszkam i tak... Nie wiem, ciężko mi to zrozumieć. Znaczy nie jest tak, tak sobie teraz myślę, że na przykład jest zazdrosna o twoje uczucia do tamtej rodziny? Na pewno. Że one powinny być skierowane na nią? Na pewno. Ja to tak czuję. Może była zazdrosna też twoje uczucia do taty? Może gdzieś to widziała? Jako dziecko, nie wiem, pięcioletnie? No właśnie ja tego nie pamiętam. Bo ja pamiętam konkretne takie sytuacje gdzieś właśnie w przedszkolu. Gdzieś w domu. Ja nie pamiętam, że ja się przytulałam do taty na przykład. Nie pamiętam w ogóle takich rzeczy. Więc nie wiem, czy okazywałam mu uczucia. Naprawdę, ja tego tatę bardzo mało znałam, a tak go bardzo kocham. To jest... Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Kiedyś... Ja mówię, że natury nie da się oszukać. No, powiem Ci taką jeszcze ciekawą rzecz, to tak mocno się otworzę w tym momencie, ale to mi dało do myślenia. Dlaczego tak się zadziało? Kiedyś ktoś mi powiedział, żebym może zaczęła pisać listy do taty. Było to dosłownie 2 lata temu. Do taty i do mamy. Wszystko, co czuję. I ja rzeczywiście usiadłam sobie w spokoju, wzięłam kartkę, to płynęło ze mnie, po prostu płynęło samo. Zapisałam mnóstwo kartek do taty, odłożyłam i zaczęłam pisać do mamy. W momencie, kiedy zaczęło wypływać gdzieś z mojego wnętrza to wszystko, co chciałabym powiedzieć mamie, to ja wręcz wbijałam ten długopis w kartkę. Było tyle złych emocji w tym i to się działo samo, więc tak właśnie jak mówisz, że natury nie da się oszukać, to gdzieś wszystko w środku siedzi. I często jest tak, że mówi się jedno, a czuje się zupełnie co innego. No i tutaj mi się tak nasuwają moje dzieciaczki od razu, bo tak sądzę, że tak się dzieje teraz u nich też. Mówią jedno, a czują co innego.
przechodząc do Twoich dzieci, bo wspomniałaś, że jesteś teraz mamą alienowaną, teraz Ty jesteś alienowana. Tak. Że byłaś alienowana jako dziecko, teraz masz dwójkę wspaniałych synów. Tak. I teraz Ty jesteś mamą alienowaną. Możesz pokrótce opowiedzieć o tym, jak to się rozpoczęło? Ta alienacja? Bardzo nagle. Z dnia na dzień. Ani ja nie byłam tego świadoma, ani moje dzieci już tym bardziej nie były tego świadome, że nie będą mnie już widziały i nie będzie normalnie. No ojciec moich dzieci po prostu brutalnie ich zabrał w wyniku którejś tam naszej kłótni. Pozostawiając mnie za granicą, no, pakował dzieci siłą do samochodu i po prostu wywiózł. Zamieszkał u swojej mamy, oznajmił mi SMS-em, że jesteśmy w separacji, oni mają swoje życie, ja mam swoje życie. No i zaczął się horror. Okazało się, że sprawa już jest w sądzie o ustalenie miejsca pobytu dzieci. Wcześniej zapowiadał mi, gdzieś między wierszami, że jeżeli się rozstaniemy, to dzieci będą z nim. Czyli jak gdyby to była planowana akcja? To była na 100% zaplanowana akcja i to dużo, dużo wcześniej. Ona była zaplanowana w szczegółach. I ten plan jest realizowany konsekwentnie po dzień dzisiejszy. Są stwarzane pozory kontaktu, umożliwiania mi kontaktu. Ja mam ten kontakt w tej chwili poprzez wideorozmowy. Wcześniej to był też kontakt osobisty, natomiast pod kontrolą mojego męża i jego rodziny. To moje dzieci się zmieniły rodzinie, bardzo szybko. Jeżeli o rodzinie mówisz, to... Mówię o mamie, o mojej teściowej i mojej szwagierce. Czyli twoje dzieci mieszkają teraz z twoim mężem, z jego mamą i z jego siostrami. Tak. Te siostry mają mężów, tam jeszcze ktoś... Czyli jak gdyby są dzieci i czwórka... Dorosłych. Czwórka dorosłych osób. Tak. To jest tam u mamy w domu, tak? Tak. No, teoretycznie mąż z dziećmi mieszka w domu obok, ale jak to tam praktycznie wygląda, to... No, wszyscy są razem. Wszyscy są razem, cała rodzina jest mi bardzo nieprzychylna. Moje dzieci bardzo szybko... To są malutkie dzieci, 3 latka i 5. Bardzo szybko zaczęły mówić dziwne rzeczy do mnie. Przestały zachowywać się spontanicznie podczas naszych spotkań. No to jest dla mnie sytuacja bardzo trudna. Ja byłam z moimi dziećmi od urodzenia. Codziennie, każdego dnia i każdej nocy, więc znam ich bardzo dobrze i widzę wszystko w ich oczach. Widzę tą tęsknotę, to rozdarcie wewnętrzne. Ale mówią jak katarynki, że już mnie nie kochają, że już przestałam być potrzebna, że jestem głupia, że nigdy do mnie już więcej nie przyjadą, wolą być z tatą. Nigdy u mnie nie były, więc ciężko tutaj, gdzie mieszkam, nie były. Więc ciężko w takiej sytuacji mówić, że wolimy być tu, a nie tu, jeżeli się nie było w tym drugim miejscu. No natomiast takie bardzo przykre rzeczy słyszę. Teraz, ale widzę w ich oczach smutek, widzę rozdarcie, widzę bardzo trudne emocje. No i walczę. Walczę, bo nie zrobiłam nic złego. Nigdy moich dzieci nie porzuciłam, nigdy od nich nie odeszłam. Zostały mi po prostu brutalnie zabrane. I niestety ich ojciec nie rozumie, że to są malutkie dzieci i no i bardzo tej mamy potrzebują. Ja nie mówię, że taty nie, bo taty też, ale no są na takim etapie rozwoju, że brutalne odebranie im matki myślę, że jest dla nich z ogromną szkodą. No trudny temat dla mnie, nie będę ukrywać, naprawdę nie wiem, czy chyba łatwiej było mi mówić o moim ojcu niż o tym, co w tej chwili mnie spotyka. Rozumiem, bo to są twoje dzieci. To są moje dzieci, ale też bardzo dużo myślę w tym momencie o tej sytuacji z moim ojcem. Coraz więcej rzeczy mi się przypomina. No i tak bardzo czuję to, co te moje dzieci czują. No. Tak. Z tego, co się orientuję, to masz jakiś wyrok sądu? Tak, mam. I co to jest za wyrok? Zostało zabezpieczone miejsce pobytu dzieci przy mnie. Czyli powinny wrócić pod moją opiekę w grudniu 2020 roku. Po dzień dzisiejszy nie wróciły. Czyli 5 miesięcy temu? Tak. I co się stało?
No i to się stało, że ojciec mnie ich nie wydał po prostu. Ojciec dzieci ich nie wydał. Składa zażalenia, odwołania, wnioski o wstrzymanie wykonalności. Uważa, że to postanowienie jest sprzeczne z dobrem dzieci. Mhm. Mieszkanie z matką jest sprzeczne z dobrem dzieci. No i to się wszystko ociera o takie absurdy, ponieważ 4,5 roku byłam dobrą mamą, dziećmi zajmowałam się samodzielnie, mój mąż nie miał żadnych zastrzeżeń do mojej opieki nad dziećmi, wręcz mówił o mnie kochająca mama, dobra mama. No a nagle czytam i słyszę o sobie, że jestem niebezpieczna dla dzieci. Więc to, no, ciężko jest mi to komentować w ogóle, co się dzieje. A co mogło być przyczyną, że mąż ci nagle zabrał dzieci i wyjechał i zostawił cię, rozumiem, za granicą? Tak? Po prostu tak. Taką, bez środków, bez żadnego wsparcia. W trakcie choroby nowotworowej jeszcze, w dodatku. Aha, czyli... Tak, ja jestem świeżo po nowotworze. No, byliśmy w konflikcie. Ja mam wrażenie, że mój mąż sobie nie poradził w ogóle z tą chorobą moją, z tym, że nasze życie się zmieniło. No, coraz ciężej było nam się dogadać. Pojawił się alkohol u niego, taka chyba ucieczka w ten alkohol. Nie wiem, ja nie siedzę w jego głowie, nie mam pojęcia, co się dokładnie wydarzyło. Nie wiem, no tak sobie rozwiązał nasz konflikt. Mieszał w to dzieci, natomiast no, konflikt jest między nami. Tylko i wyłącznie między nami. Nigdy nie dopuściłam się niczego względem dzieci, co mogłoby uzasadniać to, co zrobił. Także to jest jakaś forma zemsty po prostu na mojej osobie i to też no, w jego postawie to jest widoczne cały czas. Bardzo jest mi bardzo przykro z tego powodu, że moje dzieci na tym cierpią. Nasze dzieci. A czy jest tak, ponieważ wyjechał do mamy i do tych sióstr, tak sobie tylko głośno myślę, czy mama mogła mieć wpływ na to, że on, nie wiem, postąpił tak, jak postąpił? W moim odczuciu ogromny. Dlaczego? Jego mama miała w ogóle duży wpływ na nasze życie. Tak, że to tak ujmę, wtrącała się bardziej niż powinna. Bardziej niż powinna. Wręcz potrafiła do mnie powiedzieć kilkakrotnie, że żona to jest obca osoba. Że żon można mieć 15, że żona to nie jest rodzina. Że ona zawsze tak synowi swojemu mówiła i to mi dawało mocno do myślenia. Że rzeczywiście jestem tak traktowana jako obca. Ja mam w ogóle takie poczucie, że ja urodziłam dzieci, wykarmiłam, odchowałam i stałam się niepotrzebna. Właściwie jak już odwaliłam tą całą najgorszą robotę, ukształtowałam do któregoś momentu fantastyczne dzieci. Zostały one przejęte i teraz już co? No niepotrzebna, już sobie poradzą. O, tak ja to odbieram. Nie, naprawdę, strasznie trudny temat dla mnie to jest. Rozumiem. Wierzę głęboko w to, że sprawiedliwość tutaj zwycięży. I że nie będą musiały moje dzieci przechodzić tego, co ja przechodziłam. Bo to też, no... Dla ich ojca też się dobrze nie skończy. Bo jeżeli ta sytuacja się utrzyma, nie daj Boże, tak jak to wygląda, to obawiam się, że może się to odwrócić przeciwko niemu, tak jak ja się zwróciłam teraz przeciwko mojej mamie gdzieś tam po latach. Póki teraz ma kontrolę nad nimi, bo to są malutkie dzieci, są zależne od osoby, z którą mieszkają, no to no, można nimi sterować dowolnie. No ale przychodzi taki moment, gdzie dziecko zaczyna naprawdę nie tylko myśleć samodzielnie, ale już ma taki realny wpływ na swoje życie, może podejmować decyzje samodzielnie. I wtedy to już bywa różnie. Więc to jest, w moim odczuciu to jest do czasu. Moja mama jest teraz sama.
Wspominałaś coś o zamiłowaniu męża do kontroli i do broni. Chcesz coś powiedzieć o tym? No tak jest. Tak jest. Mój mąż ma ogromną potrzebę kontroli nad wszystkimi właściwie. Nade mną, nad dziećmi, nad współpracownikami. Daje mu to jakąś ogromną radość, jakiś spokój. A czym się to przejawia? Nad czym się to przejawia? On ma taką potrzebę zabezpieczania się, takiego obsesyjnego zabezpieczania się. W każdym miejscu, w którym mieszkaliśmy, były montowane od razu alarmy, gdzieś tam jakaś kamera musiała być. No, później się okazało, że i podsłuchy najprawdopodobniej były w naszym mieszkaniu. Już tam nie chcę wchodzić w szczegóły, ale no dużo wskazuje na to, że tak było. Tak samo monitorowanie współpracowników w firmie, w której pracuję, to niby wynikało z funkcji, jaką tam pełnił, ale ja z boku to postrzegałam inaczej, jako taką właśnie potrzebę, żeby wszystko widzieć, wszystko kontrolować, o wszystkim decydować. I jest to też osoba taka, która nie znosi sprzeciwu i nie lubi być przymuszana do czegokolwiek. I też dość szybko mąż zaczął mówić o pozwoleniu na broń, o tym, że warto mieć broń, bo to różnie w życiu bywa, bo są takie ciężkie czasy. Czasami ktoś może wpaść do domu, czy policja, czy cokolwiek. I postarał się o to. Rzeczywiście w domu była amunicja, broń. A dużo tej broni było? Tak. Kilka sztuk. Ja nie miałam dostępu do tej. Nie byłam, jak się potem okazało, nie byłam uprawniona do otwierania w ogóle tej szafy. Nie wiem dlaczego. Szafa była oczywiście pod alarmem też, więc w momencie, kiedy się otworzyłam, męża w domu nie było, rozległ się alarm, przyjechała ochrona, w ogóle wielka afera, mąż był akurat za granicą. Mocno mi się oberwało za to, że jako osoba nieuprawniona w ogóle otworzyłam tą szafę i ja wtedy byłam zszokowana. Ja myślę sobie, co tu się dzieje w ogóle, jakie uprawnione, jakie w ogóle, nie wiem. Ale może takie prawo jest, tak? Że jeżeli tak, jest, generalnie jest takie prawo, natomiast później mi to wszystko, w momencie, kiedy już u nas taki konflikt narastał i mąż dawał mi do zrozumienia, że on i tak zrobi to, co będzie chciał, czyli dzieci będą z nim, jeżeli się rozstaniemy i tak dalej, zaczęło mi się to składać w taką osobowość właśnie bardzo kontrolującą, taką potrzebę władzy. Tam, gdzie teraz mieszka z dziećmi, też są pomontowane kamery na zewnątrz tego domu, wejście zabezpieczone łańcuchem na klucz. To te dzieci w takim złotym zamku trochę są. Tak, takie to złota klatka, jak to się mówi, nie? Że wszystkie tam warunki mają stworzone, natomiast to jest takie dziwne. Mój 5-letni syn, w momencie, kiedy tam któregoś razu pojechałam przekazać im prezent, dzieci bawiły się w ogródku, nikt się tam mnie nie spodziewał. Moi chłopcy podeszli do tej furtki zamkniętej na ten łańcuch. Mój synek powiedział, nie miał 5 lat, zaznaczę, 4,5 miał. Powiedział, no, kabel jest, jak zwykle, bardzo mocny. Mnie to bardzo uderzyło, bo myślę sobie, co to w ogóle jest, że to jest takie normalne? Po prostu stwierdził, spojrzał na tą zamkniętą taką furtkę i mówi, no jest kabel, jak zwykle, bardzo mocny. A, chodzi o zamknięcie. Tak, chodzi o to zamknięcie, bo to taki kabel jak... Taki gumą owinięty, tak? Tak, jak rowery się. Zabezpiecza I moje dziecko powiedziało o tym tak jakby to takie, nie wiem, no ktoś mu wytłumaczył, że to takie normalne jest, że trzeba się w taki sposób zamykać. No dla mnie to nie jest normalne. No niestety. Więc to są takie rzeczy, które mnie niepokoją. No, nie wiem. Mój mąż w moim odczuciu jest niebezpieczną, nieobliczalną osobą.
podczas... Bo rozumiem, że ty miałaś prawomocny wyrok, żeby... Mam, no w dalszym ciągu, on jest wykonalny. Masz, tak? On dalej jest w mocy. A czy byłaś odebrać dzieci? Tak, 3 razy. 3 razy i tam dochodziło za każdym razem do profesjonalnej manipulacji po prostu. To znaczy? Sytuacją. Pojechałam pierwszy raz przed świętami Bożego Narodzenia w towarzystwie mojego pełnomocnika. Mhm. I tam zostały stworzone pozory wydania dzieci. Czyli wyszedł mąż z płaczącym 5-latkiem na rękach, drugi synek szedł sam, przyszedł do mnie, pozwolił się wziąć normalnie na ręce, przytulił się. Wyszła teściowa, wyszła siostra nagrywająca już całą sytuację telefonem. I mąż stworzył bardzo nerwową sytuację w pół minuty, dosłownie, pytając mnie, kiedy może zabrać dzieci na święta. Ja powiedziałam mu, że może przyjechać do nas na święta, jeszcze nie są ustalone kontakty. A powiedziałam to dlatego, że ja autentycznie się boję w momencie, kiedy on porwał dzieci i tak mi ekstremalnie ogranicza kontakt. To zabranie ich znowu za 3 dni, to we mnie budzi strach, że ja ich znowu nie zobaczę. Znowu usłyszę, nie wiem, dzieci nie chcą do ciebie, zaraz zachorowały, nie wiem, wyjechaliśmy do Peru, cokolwiek. Dlatego powiedziałam mu, że jak najbardziej zapraszam do nas, ale no do siebie na razie nie, bo jeszcze kontaktów sąd nie ustalił i tak dalej. W tym momencie mój mąż zwrócił się do synka, którego trzymał na rękach i powiedział, widzisz, twoja matka powiedziała, że nie przyjedziesz do mnie na święta. Już automatycznie włączył jakby jego w tą rozmowę, synek zaczął płakać, tutaj jeszcze bardziej zaczął płakać. Powiedział, że nie chce jechać i tam już leciały takie teksty, że matka cię oszukała, oszukałaś dzieci i tak dalej, i tak dalej. Potem właściwie już doszło do szarpaniny, tam jeszcze teść wybiegł, druga siostra, jeszcze jakieś 2 osoby. Policja była? Policja przyjechała, policja została wezwana przez kogoś, natomiast policja przyjechała w momencie, kiedy no, w środku tej całej sytuacji, bo ja jeszcze próbowałam tego synka młodszego, którego trzymałam na rękach, włożyć po prostu do samochodu, przyjechaliśmy z moim prawnikiem. Mój mąż mi to uniemożliwił. To jest osoba ode mnie dużo, dużo większa i silniejsza, więc blokował mi możliwość włożenia syna do samochodu. A jak jest duży? Ma około 2 metrów. Ma około 2 metrów, około 140 kilo. Więc to nie, to jest absolutnie bez szans. Młodszy synek dość szybko zaczął płakać też. Sytuacja była nerwowa, ja się nie dziwię, nie miałam żadnej szansy uspokojenia takiego skutecznego dzieciaczków. Mąż nie współpracował w żaden sposób. Tam ta teściowa się kręciła cały czas, ta siostra nagrywająca. Jakieś 2 jeszcze dorosłe, obce osoby w maseczkach, więc też nie wiem do końca, kto to był. Pojawił się teść, przyjechała policja i policja zastała taką scenę, że no, 2 płaczących dzieci. Tu już doszło do takiej sytuacji, że teściowa zdołała mi tego synka zabrać, młodszego, z rąk. Dosłownie mi palce odginała w ten sposób, krok po kroku. Zabrała mi tego synka młodszego. I policja zobaczyła taką scenę. 2 płaczących dzieci, tu gdzieś u babci, u taty, ja z tym pełnomocnikiem i mi się kazano odsunąć. Proszę się odsunąć, oni dopiero zaczęli wyjaśniać tą sytuację. W efekcie policja powiedziała, że no, dzieci są w takim stanie emocjonalnym, że proszę z nimi wrócić do domu po prostu i nie będzie żadnego dzisiaj zabierania, odbierania i tak dalej. No i tak to się zakończyło. Zostało to zinterpretowane w ten sposób, że ja siłą chciałam dzieci wpakować do samochodu, wyłamywałam im ręce, nogi, chciałam połamać szkodę, zrobić fizyczną i w taki sposób to zostało opisane potem w kolejnych pismach procesowych. Generalnie widzę tutaj trochę taką analogię, teraz jest głośna sprawa tego podwójnego morderstwa. Widzę taką analogię, nie wiem, twój mąż, jeszcze mąż, rozumiem. Jeszcze mąż, tak. Jeszcze mąż, ma broń, tak, ma 2 dzieci i ty przychodzisz odebrać dzieci i on jest taki bardzo... No ja bardzo... się właśnie troszeczkę tego obawiam, ponieważ... W momencie, kiedy przyjechała wtedy ta policja,
mój mąż właściwie na tą policję naskoczył. Słownie, nie mówię, że fizycznie, ale policjant w którymś momencie powiedział, że napisze notatkę dla dobra dzieci, taką, że nam dzieci odbiorą. Chodziło pewnie o to, że jakieś widzieli zagrożenie dla ich dobra, że my się nie możemy dogadać i tak dalej. I mąż wtedy zaczął krzyczeć na policję, że to są groźby karalne, że on ich straszy, że czy pan mnie straszy. I ja wtedy mnie zmroziło, bo ja myślę sobie, że tu jest przedstawiciel władzy, tu jest obywatel i ten obywatel nie ma respektu w ogóle przed przedstawicielem władzy. I potem pomyślałam sobie, że jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, że rzeczywiście mielibyśmy nakaz odebrania dzieci, czy przy udziale kuratora, czy nie wiem jak to się odbywa, to ja nie wiem, do czego mógłby posunąć się mąż, zwłaszcza, że no, wspominał kiedyś, lata temu, że jakby mi policja wpadła do domu, to trzeba mieć się czym bronić. Mhm. Nie wiem, ja widzę, że tutaj rodzina męża jest, tak kolokwialnie mówiąc, zafiksowana na tym, żeby te nasze dzieci na siłę tam zatrzymać, tam gdzie przebywają i za wszelką cenę mi ich nie oddać. I to jest cel sam w sobie, więc nie wiem. Nie wiem, czego się spodziewać. Czuję się sama po drugiej stronie barykady, chociaż na szczęście mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy mnie bardzo, bardzo, bardzo wspierają. No jestem dobrej myśli, ale ja no, nie sądziłabym, że w ogóle znajdę się w takiej sytuacji, bo w ogóle... To jest takie przykre, że człowiek poznaje drugą osobę, oddaje się w całości, ufa, że to jest ta osoba, która da poczucie bezpieczeństwa, która będzie wspierała, z którą się coś tworzy i nagle ta osoba staje się wrogiem, a życie prywatne jest wokandą w sądzie. Prywatne SMS-y, prywatne zwierzenia, wszystko to staje się po prostu publiczne. Myślę, że żaden alienowany rodzic nigdy nie spodziewał się, że kiedykolwiek będzie alienowany. No to prawda. Dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Dzięki. Chciałem się Ciebie spytać, czy jeżeli miałabyś przekazać jakąś jedną rzecz dzieciom alienowanym i jedną rzecz rodzicom alienującym, to co to by było? Dzieciom powiedziałabym, że pamiętajcie, że ten mama czy tata bardzo, bardzo was kocha i bardzo walczy. I to wszystko nie jest prawda, co słyszycie, a co powiedziałabym rodzicowi alienującemu. Pomyśl o tym, że tak naprawdę robisz krzywdę. Często nieodwracalną. I to wszystko. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Mieliście okazję wysłuchać opowiadania Kamy, jej historii alienacji. Celowo nie będę komentować tego teraz, żeby nie być posądzonym o to, że wyciągam wnioski na podstawie jednej opowieści, na podstawie jednej historii. W związku z tym zapraszam do wysłuchania kolejnych historii. Natomiast jeżeli byście chcieli podzielić się swoimi, zapraszam serdecznie. Mój adres mailowy jest w opisie. I na dzisiaj kończę. Pozdrawiam serdecznie z Gdyni, z Polskiego Morza, ze słonecznego portu w Gdyni. Na razie, do widzenia.